Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo i wracamy po okresie ciszy na kanale, która nie była odzajemniona w świecie wielkich gier, bo mieliśmy E3 no i trochę się podziało, mamy tutaj mnóstwo rzeczy aktualnych, coś o czym będziemy dyskutować przez najbliższe miesiące. No ale nic się tutaj nie działo, ponieważ no byłem poza domem, nie miałem dostępu do kompa, nie miałem co jak z tym zrobić. Cały czas wrzucałem update y jakieś małe na Facebooka, kolejne nowinki, które dochodziły, jakieś ploteczki i tam niejako to komentowałem, więc jeżeli ktoś tutaj liczy na jakieś wiadomości najnowsze, to zalecam, żeby śledzić fanpage Wielkie Michalo, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Miałem czas to sobie poukładać, przemyśleć i teraz możemy sobie spokojnie pogadać o nadchodzącym Halo Infinite. No, Halo Infinite jest, no, wiadomo, nową, zapowiedzianą odsłoną, o której będziemy y, gadać w bliższym czasie, ale moim zdaniem, z mojego punktu widzenia, to po prostu wyglądało jak zapowiedź y, nowego silnika graficznego. I to była taka dziwna prezentacja, która była specjalnie rzucona na początek konferencji Microsoftu, żeby ją rzucić i żeby o niej zapomnieć. Oczywiście potem była wspominana w wielu y, miejscach, były dopowiadane rzeczy. Ale ewidentnie nie chciano o niej mówić zbyt dużo i jeszcze się zaczyna nietypowo. no Próbuje nas zmylić. Mamy jakieś jelonki, mamy jakieś tu zwierzątka, myślimy nad jakąś, yy, jaka to może być gra, ujęcia yy, i żołnierzy i sprzętu, które nie przywodzą na pierwszy myśl halo. No i wszystko po to, żeby nam walnąć klasycznym hełmem i klasyczną muzyką po prostu po ryju, zwalić nas z nóg i żeby nas zatopić w nostalgii. Taki był pomysł na zapowiedzenie Halo Infinite mamy tu klasyczne projekty, bardzo dużo takich rzeczy, za którymi fani tęsknili po prostu nostalgia się wylewa z ekranu wszystko w nowej oprawie, mamy, jesteśmy na powierzchni jakiegoś Halo, nie wiemy co to jest ale mamy tutaj bardzo dobitnie bardzo dostatnie pokazane na czym się skupią teraz deweloperzy w kreowaniu kolejnej części serii no ale nie wiemy nic nie wiemy nic, to jest wszystko, co nam pokazali. To są fakty. Gra ma ładnie wyglądać. Mają wrócić klasyczne projekty. Nie wiemy, jak tam się będzie działo. To wszystko wynieśliśmy z zapowiedzi. Ale potem, kiedy mogliśmy się wczytać we wpisy na Halloween, czy w opisy filmów, możemy sobie wynieść parę innych rzeczy. Przede wszystkim. Akcja dzieje się po Halo 5, czyli niejako połączyły się plotki odnośnie Halo Genesis i Halo 6. To jest niby spin-off, niby kontynuacja to jest coś, w czym prawdopodobnie Free for Free chce, będzie próbowało swojego nowego podejścia, ale ze światem idziemy do przodu. To jest właśnie Halo Infinite, to jest zarówno szóstka, jak i spin-off z tego co rozumiem. Warto tutaj podkreślić moment, kiedy Master Chief wkłada SI do hełmu, ten taki kosmiczny, halosowy pendrive, potyliczną część hełmu i to jest coś, co może zapowiadać powrót Cortany albo innej sesji w Jasi. Mamy mnóstwo, mnie się wydaje, że to po prostu ma być rzecz fajnie wyglądająca, pobudzająca emocje starych fanów i coś, co będzie się ładnie montowało w różnego rodzaju podsumowaniach w trailerach, jakie to gry są na Xboxie, no bo to jest tak klasyczne, że po prostu klimat bungee wylewa się z ekranu. Więc tu bym nawet, nawet bym na tym się nie zastanawiał, można się zastanawiać, Cortana odzyska zmysły, wróci do Chiefa, będzie nowa SE, To są teorie, które mogą się sprawdzić, ale ja bym to na razie wyrzucił do kosza, to jest takie, takie wiecie, to, to, to ma nas uderzyć jeszcze bardziej tą nostalgią. Krytyka Halo 5 już od dawna yy, poskutkowała tym, że. Panowie z Free for Free cały czas powtarzali. Następna gra będzie o chiffie. W 100% skupimy się na chifie. Dostaniecie swojego chifa. No i mamy dostać swojego chifa. Dostajemy, jak powiedziałem, po twarzy tym jego hełem od pierwszych chwil. Jest napisane, że to jest największa podróż Master Chiffa. W całości skupiona na nim. Jestem na 100% pewien, że w tej grze nie będzie żadnych dodatkowych. Postaci grywalnych, no chyba, że wiadomo, zaczną kombinować z kopem, ale tą jedną główną grywalną postacią na pewno będzie Chief, No i on ma po raz kolejny ratować ludzkość. Mamy bardzo mało hmm, konkretów i jest powiedziane, że w tych wszystkich wpisach możemy wyczytać, że data premiery gry jest gdzieś na horyzoncie, tak więc nie spodziewałbym się jej szybko, na pewno nie w tym roku. I zakładałbym ostrożnie na końcówkę 2019 roku, no bo to jest taki standardowy moment, w którym wychodzą gry z Halo, i trochę dziwnie byłoby to przesuwać, aczkolwiek nie jest to niemożliwe. Jednak w tej chwili, jak chcę pomyśleć, luty, marzec 2019, no to już teraz mamy mnóstwo gier zapowiedzianych na tamten okres, i jednak trochę, mm, po pierwsze, tłok, po drugie, no to jest ten moment, kiedy trzeba by na te daty premiery zapowiadać grę. Więc jeżeli teraz mamy zajawkę, za rok dostaniemy konkrety, datę premiery w miarę nieodległą i prawdopodobnie tak to będzie wyglądać. Gracze PC-towi czekali na to od dawna. Xbox Play Anywhere weszło z sukcesami na Windows a 10. Gracze komputerowi mają dostęp do ekskluzywów z Xboxa i tak samo ma być z Halo Infinite. Seria wraca po długiej przerwie na pc i zdradza to, no nie zdradza tego trailer, zdradzają to opisy trailera Halo Infinite na YouTubie jest napisane, że Xbox One and Windows 10 Exclusive, jest to zarówno na kanale Xboxa, jak i na kanale Halo więc myślę, że temu w miarę możemy wierzyć i ogólnie w necie już ruszyła całkowicie narracja, że Halo będzie na PC myślę, że gdyby to było takie dopowiedzenie sobie ze strony ludzi, branży to Microsoft by musiał tonować nastroje, a siedzą cicho więc tak, pecetowcy dostaniemy swoje Halo w swoje halo z powrotem na komputery. Doszły do tego plotki, że może, uwaga, gara zostanie podzielona na dwie części. I wiecie, ja sobie pomyślałem hmm, to by było fajne, gdybyśmy dostali część historii plus multiplayer taki wiecie, który dostajemy dziś na premierę, a potem to, żeby zostało rozbudowane, żeby historia była dokończona, żeby wtedy byśmy mogli wybaczyć tej pierwszej części. Potencjalny cliffhanger, który no, był dużą bolączką Halo 5, i wtedy rozbudować multika do poziomu, wiecie, Halo 5 Guardians na premierę, a Halo 5 Guardians dzisiaj. To spokojnie można by tak dorzucić, albo kroczkami do tym dochodzić, i w sumie nie miałbym nic przeciwko. Może to byłby jakiś nowy model, który jest połączeniem kupowania całej gry na premierę, a takich odcinkowych. Ale dalszą częścią tej plotki jest to, żeby. Pierwszą częścią była kampania, a drugą multiplayer. I nie na odwrót. Ja wyobrażam sobie moment, kiedy by wypuścili multiplayera, by powiedzieli, że to jest jakiś early access, by chcieli za to kasę. Znaczy, domyślam, że to jest jakiś early access. On by się rozrastał, rozrastał, rozrastał i byłby naprawdę kompletnym doświadczeniem w momencie premiery kampanii i moglibyśmy dostawać jakiś sneak peeki, jakieś, yy, jakieś tutaj podpowiedzi, co byśmy mogli fabularnie oczekiwać. No ale plotka jest taka, że kampania najpierw. Ja w nią kompletnie nie wierzę, bo jakoś sobie nie wyobrażam, żeby, yy, żeby rozdzielać Multiplayera o Halo od kampanii. Kampania jest ważna i to nie jest Call of Duty, w którym można wyrzucić kampanię w ogóle na zbity pysk, ale Multi jest też esencjonalną częścią Halo. Nawet w cholernym ODST dostaliśmy drugą płytę z kompletnym multiplayer'em innej gry. Więc, więc nie ma mowy. Ja kompletnie w to nie wierzę. Kompletnie tego nie kupuję. Jeżeli to by było robione na inne sposoby, o których wspomniałem, to może, ale tak, kompletnie w to nie wierzę i to jest coś, co będę bardzo zdziwiony, jeżeli kiedykolwiek się jeżeli kiedykolwiek się potwierdzi. W międzyczasie kolejną ploteczką było Halo 5 na pecety. Dostaliśmy... Na oficjalnej stronie, taki wiecie oficjalną grafikę, okładkowo Halo 5, i doszedł tam napis Xbox One, Windows 10. I po prostu w necie zagrzmiało: powiedziano, że o, będzie wprawka, port starej gry, tak samo jak było z Forza. Najpierw Forza 6 trafiła na PC w mniejszej formie, a potem yy, Forza 7. Tylko, że wiecie, no w przypadku Free for Free ta wprawka już była i ta wprawka nazywa się Halo 5 Forge, więc ta analogia jest akurat do niczego i to nie było już takie pewne, bo o tym milczano, a jak się zrobiło o tym głośno, no to potwierdzono, że to jest błąd po prostu ktoś, wiecie, jestem pewien, że był moment, kiedy forsowali swoje ekskluzywne Xboxa One, a. potem weszła polityka Xbox Play Anywhere, że wszystko ma być na Windowsie 10, Windowsie 10, dorobili takie kompletne loga Xboxa i Windowsa, żeby je stawiać obok siebie i wrzucali na kolejne gry, które okazało się, że jednak wyjdą też na PC-ta, na, do Gearsów 4, do Ultimate Edition, do Forza Horizon 3, Motorsport 7 i tak dalej, i tak dalej, do Crackdownu wszystkiego, co za Pierwotnie na Xbox One i dorabiali do tego potem Windowsa 10, i no, się okazało, że to jest pomyłka, już to w tej chwili naprawiono. No i więc, nie przejmujmy się, pc my nie będzie halo 5 na komputerach. Hmm, czy to dobrze, czy źle, rozstrzygnięcie sami moją opinię znacie. I teraz yy, parę moich luźnych przemyśleń odnośnie tego, właśnie co tutaj wszystko zaszło. Yy, mieliśmy bardzo długi okres oczekiwania. Po prostu Halo Wars 2 zbyt długo wypełniało nam taką pustkę między kolejnymi odsłonami Halo, takimi porządnymi, grubymi, soczystymi zapowiedziami, bo to powinniśmy dostać rok temu. Teraz jest już bardzo późno, i po długim czasie oczekiwania dostaliśmy praktycznie zero konkretów. Macie, cieszcie się silnikiem, patrzcie, będzie po staremu, i to jest. To jest yy... To jest dziwne, z tego jest mało, to jest mało satysfakcjonujące i w tym bardziej to jest jeden projekt. Ja naprawdę liczyłem, że znowu zapowiedzą, tak jak to bywało w 2011 roku albo w 14, że tu macie mniejsze halo na ten rok, to jest jakaś reedycja starej gry i coś na przyszły. I tym się można było jarać, wtedy się działo dużo, a teraz mamy małą, taką bardzo enigmatyczną zapowiedź na przyszłość. Bliżej nieokreśloną, jest to jeden projekt i może jeszcze sporo y, wody w rzece w Wiśle upłynąć, zanim dowiemy się jakichkolwiek kolejnych konkretów. To mnie trochę martwi. Y, kolejną rzeczą jest. Powrót klasyki, ten powrót klasyki, który jest wszędzie powtarzany, ludzie się jarają, o, to są moje hełmy z Halo 3, o, to jest ta klasyczna muzyka z pianinkiem, ze wszystkim to nawiązuje, i o, będzie Halo, będzie super, te designy jest powiedziane, to są designy jakiegoś współczesnego, obecnie tworzącego projektanta, który się wzoruje na starych, więc to są takie niby klasyczne, ale, ale, ale wiecie, nasz człowiek może się pod tym podpisać, to jest takie dość sprawne, bardzo tutaj jest nacisk na nostalgię. Klasyczny hełm, klasyczna muzyka, one uderzają w nas jednocześnie, i no, nie wiem jak wam. Ja niezbyt jestem fanem wracania do starych rzeczy i cofania w rozwoju wszystkiego, ale wtedy mi ser szybciej zabiło, jak oglądałem tę konferencję, i to było to tak. Ja przyszedłem po halo, i dali mi to w tym, w tym idealnie wymierzonym co do centymetra momencie. No, a po klasyki już wspominałem w innych filmach, kiedy się zastanawiałem, jakie będzie Halo 6. Wtedy powiedziałem, że na pewno następne Halo zrobią maksymalnie klasyczne, jak się tylko da. Po prostu Master Chief yy, będzie, nie wiem, wyrzucał ten bullshit z Guardianami, różnego typu rzeczy. No, ale no poszli w to znacznie dalej niż yy, się spodziewałem. I generalnie. Oznacza to, że Free for Free ze swoimi pomysłami są w odwrocie, będą wracać do tego co robiło Bungie. I czy to dobrze, czy to źle, pogadamy sobie jutro, bo szykuję drugi film odnośnie powrotu do klasyki, bo to jest y, troszkę większy temat, którym już tutaj nie chcę tych zapowiedzi, newsów odnośnie Halo Infinite y, przeciągać. I przejdźmy sobie dalej, że jest dziwne, że żenią ideę głównych odsłon serii ze spin-offami, no bo to są eksperymenty, powroty są eksperymentalne, bo marka zaszła do pewnego miejsca i powinna iść dalej, a nie się cofać. Są Zostały wprowadzone spin-offy Halo, które byłyby dobrym miejscem na eksperymenty, a nie kontynuacja Guardians, w której powinniśmy dostać jakiś konkretny wątek. Być może powiedziałem, że nie ma szans na powrót klasycznych Wątków w Halo 6, bo to jest zakończenie trylogii, bo trzeba kończyć ten bullshit z Cortano i z guardianami, który wnieśliśmy na stół w Halo 5 Guardians, i może się okazało, że nie będą tego kończyć, może nie będą tego kończyć, może sobie rozpiszą na jeszcze parę gier i te wątki będą się ciągnąć. Tutaj dostaniemy jakieś poboczne zadanie, które w dzień nie będziemy widzieć ani guardianów, ani kortany, i może to wszystko zejdzie gdzieś tam dalej, na inne Halo wejdziemy, będziemy walczyć z potopem. Na to się to wszystko może trochę tak. Zapowiadać, i generalnie, jeżeli walną któryś y, trailer za rok, że o, wraca po to, wracają y, klasyczne projekty kovenantów, y, chociaż kowenantów już nie ma, i to by było strasznie dziwne, żeby, nie wiem, wygnańcy się nagle przebrali w mundury, w zbroje tej rasy w tej frakcji y, przymierza obcych, którą tak zaciekle zwalczali. I to jest dużo pułapek, to jest bardzo dziwne. Ale jak powiedziałem, o. Dziwnym kursie, jakie obrało Free for Free, pogadamy sobie jutro w osobnym filmie. Ja teraz dziękuję Wam za uwagę. Ogólnie bardzo mieszane uczucia. Jestem zdziwiony tym, co zaszło. Za mało powiedziano, a to, co powiedziano, mnie trochę martwi. Boję się cofania marki. Powiedzcie, co wy o tym sądzicie. Jestem pewien, że jest mnóstwo fanów klasycznych odsłon serii, klasycznej trylogii od Bungie, tych projektów, tych pomysłów na rozgrywkę i różnego rodzaju y, dupereli, które wprowadzono kiedyś, a niekoniecznie są fanami Free for Free. Po prostu co chwila mam komentarze, że Free for Free niszczą markę y, Microsoft do, do dupy i tak dalej. Więc możecie się wypowiedzieć, prawdopodobnie dla Was jest to robiona y, ta najbliższa odsłona i to wam miało też serducho zabić szybciej kiedy uderzyli tą nostalgią w tym idealnie skrojonym momencie. Teraz ja tak samo uderzam w idealnie skrojonym momencie nostalgiego. Halo i żegnam się z wami. Widzimy się jutro. Cześć.